Ten vlog miał się zacząć w ogóle zupełnie inaczej, wiecie, miałam być pięknie polowana. Znaczy już jestem już pięknie polowana. Ale miałam być pięknie ubrana, wiecie co, nowa stylówa i w ogóle. Ale mam problem, bo majtki mi odbijają w tych spodniach, zobaczcie. No i teraz mam ten problem, moi drodzy, mamy problem ze znalezieniem bielizny dopasowanej, aby nie co? No nie odciskiwało się, nie, bez majtek. No nie, no co ty. Pani, jak pani to wcześniej powiedziała, nie wypada! No i nie wiem teraz, no nie wiem, moi drodzy, no nie wiem. No i się ubrałam już elegancko. W miarę dopasowałam to, co miałam wcześniej dopasować. W ogóle zobaczcie, mam takie szerokie spodnie. W ogóle wcześniej gardziłam, mówię, patrzyłam na kogoś, widziałam to spodnie, mówię, no nie, ja takich nigdy nie ubiorę. No i kupiłam wczoraj i ubrałam. Oczywiście Halina zarzeka się, że nie. Że ona takich, ale już też powoli przekonuje się, kurde, kupiłabym te spodnie, ale bym musiała je troszeczkę zwężyć. Ale przymierzanie było, nie, one mi się nie podobają. Ale nieważne, moi drodzy, niedawno przyszła do mnie paczucha z marki Trendim. Marka ta prowadzi, moi drodzy, stronę internetową, dzięki której nie będziecie już mieli problemu z odnalezieniem jakiegokolwiek prezentu właśnie dla swojego partnera, dla swojego taty, bądź przyjaciela, a ja za chwileczkę wam pokażę, co w tej paczuszce się znajduje. No i zobaczcie, zamówiłam tutaj trzy rzeczy. Tutaj są okulary i taka duża, wielka torba. Okulary i torbę zamówiłam właśnie dla Kuby, a tutaj mam coś dla mojego taty, bo niedługo ma urodziny. I zobaczcie, Kuba zawsze ma problem z tym, że zawsze gdzieś wyjeżdża, to zawsze nie ma się co spakować. I to jest naprawdę dosyć fajna, spora torba. Zobaczcie, elegancko. Słuchajcie, marka Trendim nie ma tylko takich produktów, które znajdują się u mnie. Mają naprawdę wiele różnych fajnych opcji na prezent. Takich jak na przykład zegarki, łańcuszki, bransoletki właśnie dla mężczyzn, torby na laptopy, także naprawdę musicie sobie zajrzeć. Link macie w opisie, więc sobie po prostu sprawdźcie, jak będziecie mieli teraz już jakąś okazję, nie wiem, wasz partner, bądź tatuś, mają jakieś urodziny, albo wiecie, jakaś rocznica, czy walentynki, w sumie były już, ale wiecie... W następnym roku, kto wie. W każdym razie zobaczcie sobie na ich stronę i poszperajcie, zobaczcie, jakie mają fajne, atrakcyjne artykuły. I tutaj mam, zobaczcie, jeszcze takie fajne okulary przeciwsłoneczne. Ciekawe, jak będą wyglądały na mnie. Pięknie, co? Nie pasują mi, ale myślę, że na Kubie będą spoko wyglądały. No i zobaczcie, to jest hit. Marka Trendim również oferuje grawer, więc zobaczcie, co mojemu tacie wykombinowałam. Tutaj jest napis Seba. Myślę, że będzie zadowolony, co nie, Halinka? Będzie. Będzie, co nie? Ładnie. Mi się podoba. W każdym razie, moi drodzy, link do marki Trendim macie w opisie, a z moim kodem Doncia 15 od dzisiaj przez 3 dni macie wszystkie produkty 15% taniej, więc moi drodzy, korzystajcie. Życzę wam udanych zakupów i lecimy, zaraz wam powiem gdzie. Wrócił Jakub, po co mam dla ciebie? A co to jest? Co? To jest mój drogi spóźniony prezent na naszą rącznicę. Dziękuję. Musisz sprawdzać. Szybciutko. Tam, da-dam, tam, dam, ta-dam, ta-dam. Obstawiam, że to oksówki. Oksówki, no. Fajny kolor? Git. Wszystkie Kuba ma okulary porysowane, ale ładne. Fajnie wyglądasz, pokaż. A z profilu? Nie. Z profilu, żeś pokazał, odwróciłeś całkowicie głowę. No nie wiem, który jest. A sprawdź to. Jak myślisz, co to może być? To jest takie niepozorne, bo wyglądem zupełnie co innego wspomina niż jest. Podręczne. Jacob. Zawsze masz problem z tym, jak gdzieś jedziesz do Warszawy bądź do Gdańska, żeby coś się spakować. To nie jest plecak. Torben. No, ale zaczeka fajna, duża, podręczna. To jest taka podręczna, nie podręczna, ale chodzi, że duża, pojemna. Może rower tu zmieści? Tak, na pewno. Zawsze, słuchajcie, Kuba jak gdzieś jedzie, to zawsze bierze dwa plecaki, bo nigdy nie ma miejsca, co się spakować, a nie uznaje walizek, bo walizki zajmują dużo miejsca zawsze w aucie. Nie? A dziękuję. A co ja dostanę? Buziaka. A, na pewno. Ale... A gdzie mój prezent? Co? Gdzie mój prezent? No... No co? Zaginął w podróży, jak kurier jechał.
I on już tak jedzie bardzo długo. Tak? I czekam dalej. Kurde, powiem ci, że bardzo długo jedzie, jedzie bo naprawdę długo. Naprawdę też się denerwuje z tego powodu. A powiem, okay. Ten kurier naprawdę już mnie denerwuje. Jak tak? Może to ogląda, to niech przyjedzie. Zgłaszasz reklamację? Zgłaszam reklamację, on już jedzie tak z rok. Tak? No. Jaki rok, co ty gadasz? No, temu chciałem ci coś kupić właśnie, bo wiedziałem, że takie coś dostanę właśnie dziś. Ja rok temu już zamówiłem. Jezus, i dalej nie doszło. Ej, ale ładnie ci w tym kolorze, w ogóle pasuje ci niebieski kolor. Podziwiam je, piękne ciało na tym zachodu słońca. Wiecie jak to z babami jest? Wkładacie okulary, idziecie przez miasto, idzie jakaś dziewczyna, gdzieś tam daleko. Idziecie z dziewczyną, a ona: czemu się na nią patrzysz? Skąd się na nią patrzysz? A ty nawet nie patrzyłeś. Ale dobrze, dobrze, to teraz te okulary twoje widać po prostu. Widać? Twoje oczy. Widać? Ale wiesz, że w słońcu może być inaczej? No nie widać, kurde, was. Co? No i chyba mam coś pomiędzy zębami, chyba mi szczypiorek utknął po tym śniadaniu. Halinka przecież tak powiedziała. Moi drodzy, już wam mówię, powiedziałam wam w domu dlaczego, dlatego że się przebierałam 50 tysięcy razy. Jedziemy, moi drodzy, spełnić moje mini marzenie. Mini marzenie, na które oszczędzałam bardzo, bardzo, bardzo długo. Stówka do stówki, pięćdziesiątka do pięćdziesiątki, po prostu... No, dołożyłam, ale to pewnie... Nie, ale tak serio, to naprawdę bardzo długo oszczędzałam. Dla kogoś może to wiecie, te, takie co kupno takiego czegoś jest na pstryknięcie palcem. Niestety w mojej sytuacji jest to, no troszeczkę jakiś czas, taki większy czas bynajmniej oszczędzania, ale nieważne, idziemy moi drodzy po MacBooka! Dlaczego MacBooka? Już wam mówiłam w wcześniejszym vlogu. Czasem są takie sytuacje. Wracając jeszcze, MacBook to wiadomo, tak jak drugi twój telefon, raz, dwa, trzy łączy się z telefonem, więc wszystko będzie też i na MacBooku, a to ułatwi mi moją pracę pod względem montażu i nagrywania, bo tak jak mówiłam właśnie we wcześniejszym vlogu, czasem jest tak, że nie biorę aparatu, a są mega fajne jakieś chwile, żeby nagrać, pokazać wam. Nie nagrywam, bo nie mam aparatu, nie mogę nagrać tego telefonu, bo potem z telefonu nie mogę wrzucić na dysk. Nie wiem, czy mam coś z dyskiem, czy z telefonem, nie mam, ale masz tu gorąco. Masz coś z głową. Gorąco strasznie, także lecimy w końcu, najpierw musimy wypłacić pieniążki na Kaufland. Tak, więc cieszę się bardzo, nie ma cieszę się bardzo, ponieważ to jest takie moje mini marzenie, czyli może nie, no marzenie, jest to moje takie marzenie. Nie największe, ale jedno z takich moich marzeń. To ma dużo rzeczy tu się łączy, prawda? Bo to jest twoje takie małe marzenie, ale również przyrząd twojej pracy. Tak, no właśnie, to jest tak, zaraz ktoś sobie myśli, o MacBook, nie może kupić zwykłego laptopa. Ale właśnie tak jak Natala mówiła, to też jest przyrząd do mojej pracy, więc w tym momencie mi ułatwi właśnie montowanie i myślę, że jestem pewna z tego, że będzie po prostu więcej fajniejszych nagrywek. No. Yeah, mamy go. Tego, moi drodzy państwo. Fajnie. A pani, proszę pani. Ja chcę iPhone'a. Do 13 Pro Max. No, ale drogi jest. Się podoba większy. No i ja też bym chciała na przykład większą. Ja najpierw muszę. Będzie mój w czerwcu. W czerwcu? Bardzo mnie to cieszy. Ale drogi cholera, 5700. Weźmy wraty, no co? Jest, moi drodzy, w ogóle musiałam dokupić jeszcze przejściówkę, ale ona nie jest oryginalna. Pan mi polecił tutaj właśnie w sklepie, że też ma taką właśnie do Maca i że śmiga fajnie. Ona ma tutaj, zobaczcie, na 3 USB. Tak? 3? Dobrze mówię? Tak. No. I na kartę. Spoko. W ogóle jestem ciekawa, czy ja ogarnę tego Maca, bo laptop laptopem, a to zupełnie inny system. Niby taki sam system jak ten iPhone, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że dam radę. Słyszałam ją z łazienki, jak myłam zęby, dlatego nie zdążyłam nagrać jej reakcji przy otwieraniu, ale jej radość jest po prostu niesamowita, nie? Jaki on jest. Ale jak pachnie! Takim Chińczykiem. Bardzo ładny. Jest pięknie. Teraz wyglądam jak pani profesor, co nie? No jak chyba teraz szła na... Co? Aha! To pastę ma w zębach! Czekaj. Tak. Czekaj. Będę teraz szła, wiesz, na Maxa brać ten na kulki,
to będę siedziała, wiesz, i montowała dla was będę vlogi, w tym czasie moje dziecko będzie się bawić. Przebrałam się już, słuchajcie, w dresik, bo za chwilę jadę po Maxia. Nie zdążę do końca ogarnąć tego laptopa, bo już jest za 23, a o tej porze już powinnam wyjechać. Zbieram się, w ogóle przecież jeszcze kolejna dzisiaj paczucha, właśnie z obrazami na ścianę, więc później wam pokażę. I co, ty Halinka jedziesz odebrać, czy jedziesz ze mną do naszej mamy? Nie wiem, no właśnie nie wiem. Jestem rozdarta na pół. Tak? Serce woła do mami. Ale rozum woła do pracy. A rozum mówi, muszę załatwić ważne sprawy związane ze pracą. No to zobaczymy w pranie, jak to wyjdzie. Czy Halinka pojedzie ze mną, czy nie pojedzie. W każdym razie już się powoli zbieram i lecę. Co tam jest? Nelżbieta! A co to za kaszel masz? O Jezus, Nelżbieta, cześć! No tak się zawsze cieszy, jak my tu przyjedziemy. Dzieci no to dostały. Co ja ci zrobię? O Jezus, Bidulinka o, dostała czekoladkę. Mi ciocia. Maxi mówi, co, jak Max powiedział? To jest dla mnie, to jest dla Pauli, tak? Dla cioci. Dla cioci. A to jest, patrzcie, dla mnie. Kocham cię, mamo. Dziękuję. Ja ogólnie nie jem tego gówna. Aha. Nie, serio, nie, nie jem. Jest gówno. Ale no dobra, ty wiesz, ile to jest kalorii, jak to wchodzi na oponkę? 600 kalorii. Ty w 100 gramach 300 kalorii. To 300, to masz 300, ale nie, to takie w sumie. Ja chyba dużo tych pizz zjadłam. No nie, no nie przesadzaj. Czyta bomba jesteś. Ale nie jadłam obiadu w domu i po prostu poprosiłam mamę, żeby mi kupiła coś spod krzesła. I mamy pizzę. Czuchatwa. My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. Chiki bam, Chiki bam bam. Tak mi mówi mi mama. Jest koje, mama. Moje serce bije. Chiki, Chiki, czuła, że ja się maszę. Gdy ci go znaczy. Chuchatwa. A Chiki bam, Chiki. Bam. Bam. Zbieram się do domu zaraz, co? Dlaczego? Zbieramy się do domu. Nie. Tak, Myszula. Ja to chyba. Co on tu zrobił. Jabłko. Kogo kochasz? Babę. Babę. Ja wiem, że ty kochasz babę. Mamę kochasz? Nie, babę. Co? Babę tylko? Tak. Te gnojku dam. Wróciliśmy, słuchajcie, do domku i powiem wam, że tak mi u mamy ścięło, ale naprawdę potrzebowałam chyba takiej drzemeczki, bo tak drzemałam sobie około 40 minut. Normalnie po prostu pojadłam i tak mnie ścięło, ale za to Maksiuka się nie nudził. Z moją mamą zrobił ciasto. Zobaczcie, tutaj pojawi się zdjęcie, jak brali i robili ciacho. Teraz ogląda bajeczki, a ja w tym momencie zajmę się, słuchajcie, tutaj ogarnięciem tego MacBooka. Bo wróciłam wtedy do domu, kupiłam go, wróciłam do domu i od razu musiałam jechać po Maxia, więc nawet nie miałam kiedy go ogarnąć. Teraz tylko po prostu podłączę właśnie telefon pod tego MacBooka i weźmiemy i za chwileczkę odpakujemy paczuszkę, która mi właśnie przyszła po południu. I tutaj są właśnie, słuchajcie, obrazy, które zamówiłam, o których mówiłam wam właśnie we wcześniejszym vlogu, że wiecie, tak pusto tutaj u mnie na tych ścianach i one mają tam się pojawić właśnie nad kanapą. Ciekawe, czy będzie fajnie. Mi się wydaje, że będzie... Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie będę na pewno musiała... A co mówisz, mamo? Co? Co mówisz, mamo? Jak co mówię? Mówię, że jak dziadzia przyjedzie, żebym bynajmniej chciała tak powiedzieć teraz, że jak dziadzia przyjedzie, bo niedługo wraca z Niemczech, z Niemczech, Boże, Polski się kłania, to będzie musiał, nie będzie musiał, tylko po prostu poproszę, żeby nie było zaraz tutaj, wiecie, że będzie musiał, po prostu poproszę tatę, czy będzie mógł, o, przyjechać do mnie i zawiesić mi obrazy, bo to jest ściana, taki, wiecie, taki żwirbeton i nie wystarczy tylko wiertarką, wiecie, wkręcić, tylko tam trzeba robić taką dziurę, krętarką. No nie wiem, nie wiem, chłopaki, musicie mi tutaj dać znać, czym to się robi taką dziurę i taki kołek się tam wbija. Nieważne. Idę ogarnąć to, co mam ogarnąć. W miarę ogarnęłam to, co miałam ogarnąć i zrobimy teraz, słuchajcie, szybki unboxing naszej paczki, która niedawno do mnie przyszła. Się tak zawsze boję, jak mam paznokcie zrobione, że ja se połamię je. Ale w ogóle myślałam, że będą większe. Aha, bo nie, bo to jest na takiej zasadzie,
Boże, takie coś, słuchajcie, druknięte i tyle pieniędzy kosztuje, to jest po prostu dramat. W każdym razie, zobaczcie, dzięki Maksymilian. Nie no, dzięki, ty jesteś super ekstra w ogóle, nie? Ty będziesz vlogerem na pewno, cała głowa w obiektywie. Kocia, poczekaj, daj mam je pokazać, okej? Okay? Mogę pokazać? Bo mi zasłaniasz główką swoją. Patrz, zaraz pogniecisz. Jezus, myszula, nic to nie nagram. Dobra, Maksiulka dał mi fikę, więc teraz na szybkiego wam pokażę, bo coś czuję, że zaraz tutaj przyjdzie znowu do mnie i mi głowę wsadzi w obiektyw. Zobaczcie, pierwszy jest taki i zobaczcie, że on jest właśnie, te dwa są, prawda, wam pokażę drugi, są właśnie w kolorystyce naszego mieszkania, właśnie takiej szarości, takiej bieli. I myślę, że właśnie będą ładnie wyglądały, właśnie jak mówiłam wcześniej, muszę jeszcze kupić ramkę, dwie ramki do nich, do tych obrazów i po prostu powieszę je tak, wiecie, jeden obok drugiego, właśnie w takich dużych ramkach. W ogóle to jest śmieszne, bo to wszystko jest kurde drukowane. No teraz zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że w kolejnym vlogu już zawisną, tak się mówi? Że już je zawieszę po prostu właśnie nad kanapą. Mam nadzieję, że będzie już picobello, a my, Maksymilian, idziemy za niedługo się myć.